Dzień dobry. Ostatnie lody. Cześć, witajcie. Mamy 6 lutego, sobota. Zaraz po 7. Minus 4 stopnie. Spójrzcie, co się stało z naszym lodem. Nie ma lodu. Chodzimy pewnym krokiem do wody. Pewnym kroczkiem. Idziemy tu do wodospadu. Ale porywa świetnie. Czuję się jak na jakimś filmie. DiCaprio film jest jawa, czy jakoś tak on tam pływał w tych arktycznych wodach. Ale porywa. Spenetruję sobie dno dzięki kamerze, pokażę wam też przy okazji. Jakiś skurczywyk mocny spienił się wodospad okropnie. Kryje. Dobrze. Dziewczyny pod wodospad? Pod wodospad? Kasia, opowiedz, co ci dało morsowanie. Co mi dało? No to większą odporność na zimno, także... A co z psychiką? Dobrze, z psychiką. Jak poziom endorfin? No, bardzo, w sensie... Najgorzej jest... To jest taka temperatura, potem się ubrać, ale w wodzie to jest hej. Tak, przyznaję, ubieranie się jest najgorsze. Zwłaszcza tymi paluchami nie do końca elastycznymi. Potwierdza pani? Potwierdzam. Ale powiem wam, słuchajcie, jakby nie to, że palce i odczuwam, że jest zimno, to możecie mi wierzyć albo nie, jest ciepło, jest przyjemnie. Najgorszy jest moment wejścia, bo potem jest spoko. Tak. Moment. Wszystko jest potem warte tej adrenaliny i tak. Dokładnie. To rozgrzewanie się tam i to wejście tutaj podnosi poziom takiego lęku, ale to może i dobrze. No i teraz te końcówki. Nie sposób nimi czarować, ale jest przyjemnie. Czerwoporne ręce bardzo wskazane. Jeszcze raz, Kasia, powtórz. Czerwoporne ręce bardzo wskazane. Ale to już później, nie? Przy jechaniu. No. Taki nowy challenge. Mamy... A właśnie w tym momencie 4 minuty. To zdejmy ten. Ja już raz nurkowałem w czapce, nieprzyjemnie. Jeszcze raz? Uważaj, bo tu są dziury gdzie. Się nosem nabrać powietrza. I
jak wrażenia? Oczy nie rozpocznij, dobra. No jeszcze chwilę. Tak, trzeba wypchać wodę z nosa. Brawo. Jakbyście pytali o czas, jest 5:40. Ja jeszcze 15 sekund i też uciekam. Jeszcze raz, Kasia? Zanotujemy, bo ci twarz od razu się opaliła. Od razu jest czerwona. 6 minut. Ja uciekam też. Słuchajcie, bo trzeba wyjść z tej ciepłej wody, bo mimo, że człowiek mógłby dłużej posiedzieć i nie ściemniam wam tutaj, to później kłopot, można stracić kontrolę nad ciałem i może być kłopot z ubieraniem, trzeba było kogoś poprosić, więc grzecznie pozdrawiamy, ubieramy się i do zobaczenia.